Witam w środku obiekt 268. Siedzę mniej więcej na stanowisku dowódcy. Fotel został zdemontowany, ale pewnie znajdowałby się tuż pod jego włazem. Myślę, że dobrze zakładam. Tuż przed nim znajdował się okular z dalmierzem TKTD. Dowódca miał też kilka urządzeń optycznych i oczywiście jego wieżyczka się obracała. Po prawej znajduje się tylna część karuzeli z amunicją, ale do niej wrócimy później. Tuż pode mną widzimy stojak z pociskami, a kolejny stoi z przodu, po lewej stronie. Na ścianie za mną powinien być radioodbiornik i kilka innych niezbędnych drobiazgów. Niestety pojazd został nieco ogołocony, więc mogę tylko zgadywać i teoretyzować. Z przodu chyba znajdowało się światło i układy elektryczne. Nie wiem, czy były przeznaczone dla dowódcy czy strzelca. Pode mną chyba mieści się schowek na 2 do 6 pocisków. Wskazuje na to kształt półek. Ponadto stąd widzę drążki skrętne, które są aż przy samej podłodze. Zwykle spodziewalibyśmy się, że będą one biec z jednej strony pojazdu na drugą, ale w tym konkretnym przypadku, podobnie jak w innych radzieckich czołgach ciężkich, mamy tak zwaną wersję połowiczną, która tutaj nawet nie dochodzi do połowy długości pojazdu. Widocznie problem z nimi polegał na tym, że tworzyły one wrażenie braku wyrównania kół, ale dla kogoś przyzwyczajonego do drążków skrętnych pełnej długości, a nawet o podwójnej długości jak w Panterze, sam fakt, że udało się stworzyć dobre zawieszenie z drążkami długości metra, jest całkiem imponujący. Strzelec miał dość wygodne stanowisko, choć fotel jest nieco zbyt mały i stoi trochę zbyt blisko działa. Urządzenia sterujące są proste. Widzimy same korby. Wieża obracała się o 6 stopni w prawo, na łuku zębatym. Jak widać, fotel strzelca był przytwierdzony do działa i obracał się razem z nim, co znacznie ułatwiało ustawienie celownika. W pionie działo mogło poruszać się od minus 5 do plus 15 stopni. Trzeba przyznać, że jest świetnie wyważone. Do strzału bezpośredniego wykorzystywano celownik optyczny TSH-2A, a w przypadku ognia pośredniego, czyli na odległość około 13 km, w tym miejscu mocowano celownik panoramiczny ZIS-3, który przechodził przez właz strzelca. Aż chce się zapytać, czy właz był przeznaczony do celowania, czy dla załogi. Pytanie wynika z faktu, że przy korzystaniu z niego przeszkadzało mocowanie celownika i znajdujące się tuż pod nim urządzenia sterujące. Mamy też coś w stylu mocowania dla kolejnego z wszechobecnych obrotowych peryskopów z regulowaną wysokością. To jednak tylko spekulacja, bo nie ma tego w tym pojeździe. Samo działo mogło strzelać pociskami PP i OB. Pocisk PP ważył 49 kg, a OB 43,5. Pocisk PP leciał z prędkością 750 m na sekundę. Działo strzelało zarówno amunicją ze starszej chałubicy ML-20, jak i późniejszymi, nowocześniejszymi pociskami, więc umożliwiało korzystanie z ładunków workowych oraz tych z metalową łuską. Było więc uniwersalne i nie można było na nie narzekać. Działo nie było współosiowe. Prowadzono badania w kwestii wykorzystywania takiego rozwiązania, ale nie chciano marnować na nie przestrzeni. Zresztą takie rozwiązanie nie okazałoby się praktyczne, ponieważ było to typowo szturmowe działo do niszczenia umocnień i innych budynków. Jeśli trzeba było strzelać z karabinu, to na dachu znajdował się kaliber 14,5 mm. Tyle jeśli chodzi o to miejsce. Przejdźmy do stanowiska ładowniczego. Stanowisko ładowniczego wydaje się dobrze przemyślane. Siedzę na fotelu, który pewnie służył tylko do jazdy po drodze. Podczas walki składał się w taki sposób. Bardzo prosta konstrukcja. Wydaje się, że z przodu znajdowały się ładunki miotające, a z tyłu stał elegancki stojak z amunicją. Jak widać, mamy tu łańcuchowy przenośnik, więc strzelec po prostu łapał pocisk, umieszczał go w mechanizmie dosyłającym, przesuwał go naprzód, potem powtarzał tę operację
a karuzela obracała się o jedno oczko. Po wystrzale mógł zrobić to ponownie. Zamiast iść naokoło, niosąc niemal 50-kilogramowy pocisk przez cały przedział dla załogi. Bardzo wygodny system. Widzimy też uchwyt do obsługi tylca, który w tym przypadku wysuwał się na boki. Rozejrzyjmy się jeszcze. Mamy też urządzenia sterujące mechanizmem dosyłającym. Pod zatrzaskiem widać przyciski do przesuwania go w przód i w tył oraz kolejny do włączania mechanizmu. Jeśli spojrzymy w górę, zobaczymy dość trwałą blokadę podróżną, która otwiera się w dół i wystarczy wsunąć stworzeń. Dookoła widzimy też więcej schowków na materiał miotający do amunicji. Jest również pojedynczy peryskop, przytwierdzony do prawej strony oraz kolejny opuszczany peryskop obrotowy z przodu. Widzimy też światło z przodu. Ogólnie oceniam to stanowisko bardzo pozytywnie. Nasz ostatni przystanek to stanowisko kierowcy. Można się tu przedostać przez przedział załogi, ale pomyślałem, że będzie ciekawiej, jeśli spróbuję wejść do niego od zewnątrz. Przeszkadza w tym głównie nos szczupaka, bo łatwo z niego spaść. Ale jest tutaj też fajne działo, więc spróbuję się dostać do środka trochę inaczej. Na razie idzie mi nieźle. Oczywiście działo na mojej drodze trochę mnie ogranicza. Dobra. Moja lewa stopa jest na miejscu, ale prawa utknęła. Ogólnie nie było tak źle. Więc jestem na stanowisku i widać urządzenia sterujące. Byłoby nieźle, gdyby to nie kłuło mnie w tył szyi. W tym konkretnym pojeździe siedzisko można przesuwać w górę i w dół, więc je obniżę, abyśmy mogli zajrzeć do środka. Udało mi się dostać na stanowisko kierowcy i wygląda to nieźle. Pojazd jest na chodzie, więc mogę zamknąć ten właz. Potem trzeba zwolnić zatrzask, podnieść właz do samego końca, obrócić go i zablokować. Następnie właz idzie na dół na swoje miejsce, gdzie nie będzie już się ruszać. I jesteśmy bezpieczni. Widok zapewnia pojedynczy, duży peryskop. Nie powala, ale może być. Po bokach przytwierdzono też dwa mniejsze peryskopy, aby nieco zwiększyć pole widzenia. Całkiem nieźle. Urządzenia sterujące przypominają te w innych podobnych pojazdach. Po lewej mamy sprzęgło. Muszę przyznać, że lekko chodzi, co stanowi miłą odmianę względem niektórych czołgów. Po prawej jest pedał gazu i drążek przepustnicy. Stanowisko uważam za dostateczne. Widzimy oczywiście, że hamulec postojowy można zaciągnąć za pomocą tłoczków. Kierownica jest wspomagana, co ułatwia sterowanie. Skrzynia ma 8 biegów, z czego 2 są wsteczne, a tutaj mamy ich włącznik. Po prawej jest prędkościomierz z 23 km na liczniku. Nie wiem, na ile dokładnie oddaje rzeczywistość. Wydaje mi się, że podczas testów pojazd przejechał więcej. Dalej z przodu widzimy zawory powietrza dla rezerwowego powietrznego układu rozruchowego. Po prawej mamy jeden z baków o pojemności 90 litrów. Po prawej kolejne schowki na amunicję, a za mną znajduje się wielki właz ewakuacyjny. Jedną z zalet krótszych drążków skrętnych jest to, że w razie potrzeby załoganci mogą wejść i wyjść z czołgu przez podłogę pojazdu. Tuż nade mną znajduje się punkt obrotu głównego działa. Właściwie jest to wielki kawał metalu w kształcie litery L. Jego końcówka znajduje się mniej więcej w miejscu skrzyżowania sterowania obrotem działa, łącząc się z zębatką. Jeśli więc przekręcimy odpowiednią korbę, zębatki łączą się z zębami na końcu litery L i lufa przesunie się w lewo lub w prawo. Po lewej mamy stojak na akumulator, a tuż przed nim 3 gaśnice. Widzimy też ładną i nową deskę rozdzielczą.
więc pojazd jest wciąż sprawny, a na niej amperomierz, miernik temperatury wody, obrotomierz, wskaźnik temperatury i ciśnienia oleju, pompa olejowa i rozrusznik. Dość prosty i przejrzysty układ. Nieco dalej z przodu widać urządzenie, którego działanie mi zademonstrowano. Z braku lepszego określenia można je nazwać obrotową szczotką. Miała ona za zadanie oczyszczać przednią szybę z błota, śniegu czy czegokolwiek innego, co się na niej znalazło. Po prawej i po lewej widzimy amunicję. Każdy skrawek przestrzeni został wykorzystany. Ogólnie więc stanowisko jest dość wygodne. Jak dla mnie jest wystarczające. Obiekt 268 nie rozpoczął służby, ale nie z winy projektantów ani samego czołgu. Jeśli komuś zależało na pojeździe, który ciskałby we wrogów uprzejmości w postaci 15-centymetrowych pocisków, to nie można było trafić lepiej. Nic dziwnego, że pojazd przeszedł wszelkie testy, ale o jego losie zdecydowały pewne wydarzenia. Ostatecznie zadecydowano, że zamiast kilku obiektów 268 lepiej będzie zainwestować w całą flotę T-10. Ogólnie rzecz biorąc, znacznie lepiej byłoby przeznaczyć zasoby na pojazdy z wieżą, niż na działo szturmowe z ograniczonym zakresem obrotu. Ostatecznie nie wybudowano już więcej pojazdów tego typu. A jedyny pozostały prototyp do dziś stoi w Kubiance. To już wszystko. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Do zobaczenia w następnym odcinku.